Wjeżdżając na plac Świętej Małgorzaty, zwróć uwagę na znak droga jednokierunkowa. Oznacza on, że skręt w lewo na następnym skrzyżowaniu należy wykonać, ustawiając pojazd blisko lewej krawędzi jezdni. Dojeżdżając do skrzyżowania, zwróć uwagę na znak stop oraz obowiązek zatrzymania pojazdu przed linią bezwarunkowego zatrzymania. Wykonując manewr, nie zapomnij o tym, aby nie najechać na linię podwójną ciągłą, rozdzielającą pasy ruchu. Przygotowując się do kolejnego skrętu w lewo, zajmujesz właściwy pas ruchu. W przypadku nadawania zielonej strzałki na sygnalizatorze kierunkowym bezkolizyjnie kontynuujesz jazdę. Wjeżdżając w tę drogę, ponownie znajdziesz się na drodze jednokierunkowej, z której w przypadku skrętu w lewo należy podjechać do lewej krawędzi jezdni oraz zgodnie z oznakowaniem pionowym i poziomym zatrzymać pojazd przed linią zatrzymania. Podczas manewru staraj się poza jezdnią obserwować okolice przejścia dla pieszych.